Wprowadzanie dokumentów księgowych. W programie RAX dokumenty księgowe można wprowadzić na różne sposoby. Dokumenty zewnętrzne wprowadzamy poprzez ręczne uzupełnianie wszystkich elementów, poprzez powielenie nagłówka lub całego dokumentu i za pomocą schematów księgowych. Dokumenty zewnętrzne z innych modułów możemy rozksięgować automatycznie przy użyciu wzorców lub za pomocą transformaty. Dokumenty wprowadzane ręcznie. W tym celu wybieramy zakładkę Dodaj. Wskazujemy datę księgowania. Wybieramy dziennik księgowy, do którego dokument chcemy wprowadzić. Uzupełniamy wszystkie elementy dokumentu. Wybieramy kontrahenta. Program podpowie kontrahenta, który istnieje już w bazie. Dodajemy kolejne elementy. Wybieramy konto zespołu 4. Wprowadzamy wartość netto. Wybieramy opis lub wprowadzamy go ręcznie. Wprowadzamy kolejny dekret. Program podpowie wpis do rejestru VAT, kwotę netto VAT i wyliczoną kwotę brutto. Po zapisaniu wpisu do rejestru VAT Uzupełniamy tylko wpis dotyczący kontrahenta. Program podpowiada kwotę brutto. Wprowadzamy datę rozliczenia rozrachunku. Dokument został wprowadzony. Metodą na przyspieszenie pracy jest powielenie nagłówka istniejącego dokumentu, np. od kontrahenta, który już jest wprowadzony w systemie. Wybieramy opcję POWIEL, POWIEL NAGŁÓWEK. Wskazujemy datę nowego dokumentu i program podpowie wszystkie dane z części nagłówkowej dokumentu powielanego. Skopiowany został również numer dokumentu, podświetlony na czerwono, co oznacza, że musimy uzupełnić to pole o numer aktualnego dokumentu. możemy przejść do dodawania dekretów. Jeśli wprowadzamy dokument, który powtarza się włącznie z zapisami księgowymi, np. faktura za część, to możemy powielić cały dokument. Po wyszukaniu powielamy cały dokument, zmieniając tylko datę wystawienia. Dokument został powielony włącznie z wpisem do rejestru VAT i rozrachunkiem. Wystarczy zmienić numer dokumentu źródłowego. Wprowadzanie dokumentu z użyciem schematów księgowych. Uzupełniamy część nagłówkową, m.in. dziennik księgowy. Numer dokumentu źródłowego. Kontrahenta. W kolejnym kroku wybieramy schemat księgowy. W naszym przykładzie sprzedaż. Wprowadzam kwotę netto. Program domyślnie podpowiada stawkę VAT 23%. Możemy ją zmienić na inną. Uzupełniamy datę płatności. Opis dekretu został podpowiedziany. Możemy go zmienić lub wybrać inny z listy zdefiniowanych opisów. Zapisujemy. Widzimy podgląd dekretów, kwotę brutto dla kontrahenta, kwotę netto na sprzedaży VAT. Wpis do rejestru VAT również został uzupełniony wraz z rozrachunkiem. Zapisujemy dokument. Schematy ułatwiają wprowadzanie bardziej skomplikowanych dokumentów. Wprowadzamy fakturę kosztową czynsz. Wybieramy kontrahenta. Wybieramy schemat z kręgiem kosztów, czyli księgowaniem dokumenty na konta zespołu 4 i 5. Schemat został tak zbudowany, że wystarczył uzupełnić kwotę netto i podać datę płatności. Program automatycznie według schematu rozksięgował pozostałe elementy, czyli zaksięgował VAT, uzupełnił zapisy na kontach zespołu 4 i 5, wpis do rejestru VAT i rozrachunek. Kolejny przykład to schemat z trzema stawkami VAT. Do każdej stawki VAT wprowadzamy wartość netto. Program automatycznie przeliczy pozostałe elementy. Wystarczy uzupełnić datę, termin płatności. Po zapisaniu mamy skumulowaną kwotę netto ze wszystkich trzech stawek. W zapisie na konto zespołu 4 kwotę brutto przypisaną do kontrahenta, wpisy do rejestru VAT. Następny przykład to rozliczenie kosztów paliwa dla samochodów osobowych. Temat pozwala uzupełnić datę otrzymania dokumentu kwotę brutto. Zawiera konta księgowe, na które księgowane są odpowiednie wartości 75% kosztów netto, 25% kosztów netto, 75% oraz VAT w podziale na odpowiednie proporcje. Po zapisaniu program przypisał odpowiednie kwoty do kont księgowych. Wyliczył kwotę netto i rozbił ją w podziale procentowym. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Uzupełniamy nagłówek. Wybieramy odpowiedni schemat. Podajemy kwotę waluty. Mamy możliwość zmiany waluty. Stawka VAT i konto księgowe podpowiedziały się automatycznie. Możemy każdy z tych elementów zmienić. Przykładowo wskazujemy inne konto. W skamacie zostało wpisane przypomnienie o tabeli kursowej, którą powinniśmy wcześniej pobrać. Program może automatycznie pobierać tabele kursowe. Dekrety zostały uzupełnione. Wpis do rejestru VAT. W rozrachunkach mamy kwotę w złotówkach i kwotę waluty do rozliczenia z kontrahentem z odpowiednim terminem płatności. Księgowanie dokumentów z innego modułu RAX. Faktury wystawione w module sprzedaż, nagłówki takich dokumentów trafiają automatycznie do modułu finansowego księgowego ze statusem niezarejestrowany. Nie posiadają dekretów i wpisu do rejestru VAT. Mają uzupełnione rozrachunki, które powstają w momencie wystawienia faktur w module sprzedaż. Jak możemy ułatwić sobie pracę z takimi dokumentami? Tworzymy wzorce księgowe, które przyspieszają księgowanie. Na przykładu rozksięgujmy pojedynczy dokument. Przechodzimy do polecenia operacje, rozksięgowanie automatyczne za pomocą wzorców księgowych. Dokument został rozksięgowany zgodnie ze wzorcem. Dokumenty można rozksięgowywać grupowo lub pojedynczo. Dokumenty po rozksięgowaniu otrzymują status w buforze niesprawdzony. Dokumenty mają nadane dekrety i wpis do rejestru VAT. Teraz zmieniamy status tych dokumentów na zarejestrowany. Zaznaczamy wybrane dokumenty i wybieramy polecenie operacje Zmień status dokumentów. Po tej operacji dokumenty otrzymują pełny status księgowy. Sprzedaż krajowa walutowa. W module sprzedaż została wystawiona faktura dla kontrahenta krajowego, ale w walucie. Dokument nie posiada rozrachunków, ponieważ rozrachunek powstaje w walucie i w złotówkach na kwotę netto, natomiast VAT tylko i wyłącznie w samych złotówkach. Taki dokument możemy rozksięgować za pomocą funkcji typu transformata. Po użyciu Transformaty program tworzy wszystkie elementy łącznie z rozrachunkami. Widoczny jest rozrachunek, kwota netto w złotówkach i w walucie, kwota VAT tylko w złotówkach. Powstał wpis do rejestru VAT. Powstały zapisy księgowe. Dla kontrahenta w kwocie netto powstały rozrachunki w złotówkach i w walucie. Kwota netto jest rozksięgowana na konta przychodowe i kwota VAT jest rozksięgowana na kontrahenta i na konto rozliczenia VAT należnego ale wyłącznie w złotówkach. Rozksięgowanie list płac z modułu kadry i płacy. Rozksięgowanie następuje za pomocą wzorca. Wskazujemy wybrane listy i wybieramy polecenie rozksięgowanie automatyczne. Pierwsza lista płac została rozksięgowana zbiorczo. Nie ma rozksięgowań na konta analityczne poszczególnych pracowników. Druga lista płac zawiera księgowania imienne na konta każdego pracownika. Księgowanie związane ze środkami trwałymi. W przypadku środków trwałych, które mają wygenerowane umorzenia, wystarczy zaznaczyć odpowiednie pozycje i wybrać polecenie wydarzenia, wykonaj umorzenie miesięczne. Takie dokumenty możemy przesłać bezpośrednio do księgowości. Po przejściu do modułu księgowego wskazujemy taki dokument i wybieramy polecenie rozksięgowanie automatyczne. Dokument został rozksięgowany. Powstały dekrety według grup środków trwałych, jakie mamy zdefiniowane odpowiednio na planie kont. Wyciągi bankowe. Wyciągi importujemy w zakładce Finanse Wyciągi Bankowe. Wskazujemy plik pobrany z banku. Zapisujemy. W pobranym dokumencie skojarzeni zostali kontrahenci, którzy posiadają w swoich kartotekach numery rachunku bankowego. W pozostałych przypadkach możemy dane uzupełnić ręcznie. Kojarzymy transakcję z odpowiednim kontrahentem. Zapisujemy. Przechodzimy do modułu księgowego. Wskazujemy wprowadzony wyciąg i wybieramy polecenie rozksięgowanie automatyczne. Program nadał odpowiednie dekrety. Możemy usprawnić również rozliczenie rozrachunków dla takiego dokumentu. Zaznaczamy wszystkie opcje. Wybieramy polecenie operacje, rozlicz rozrachunki co do kwoty pozostałej do rozliczenia. Program podpowiada dla każdego kontrahenta rozrachunki, które mogą zostać rozliczone automatycznie, ponieważ zgadzają się kwoty z wyciągu z rozliczeniami w programie. Zachęcam wszystkich użytkowników systemów Rax do korzystania z narzędzi pozwalających lepiej poznać i wykorzystać możliwości naszego programu. Dzięki praktycznej wiedzy, jaką dzielimy się z Wami, wykonywanie codziennej pracy będzie łatwiejsze i mniej czasochłonne. Wspomniane przeze mnie narzędzia to Baza wiedzy Rax, która zawiera instrukcje, wskazówki i cenne podpowiedzi do wykorzystania w codziennej pracy. Filmy na naszym kanale YouTube w których pokazujemy praktyczne zastosowanie wielu funkcji programu lub omawiamy najważniejsze zmiany w przepisach. Regularnie organizowane bezpłatne szkolenia, na których na konkretnych przykładach pokazujemy praktyczne zastosowanie możliwości naszego programu. Jeśli potrzebne jest indywidualne wsparcie w pracy z programem, nasi specjaliści są do dyspozycji. Wystarczy wysłać formularz zgłoszeniowy bezpośrednio z programu RAX. Linki do wymienionych przeze mnie narzędzi znajdują się w opisie pod filmem. Dziękuję za uwagę.